Zapraszam Państwa na niskobudżetowy film. Oparty na. Co? Z udziałem gwiazd. Z udziałem gwiazd, tak, tak. Takich jak. Takich jak tutaj, proszę Państwa, Daniel Łowicz. Dobrze, przepraszam Panu. Marcin Środa. Kołaj Stankiem. To masz czynnika oczywiście. Tutaj wahadełko. Widzi pan wahadełko, które nigdy nie kłamie. Nie. Tutaj skarb. Skarb Napoleona I! A myślałem, że drugiego. Nie, nie drugiego, pierwszego. Tego lepszego. Wiesz, jak pan mi da trochę pieniędzy na podróż, na utrzymanie, na lepsze ubranie, to dostanie pan 10% skarb. Panie, takie coś w ogóle nie jest mi potrzebne. Po pierwsze, mam dużą posiadłość, duży majątek. Po co mi to, panie? Po co? Idź pan mi stąd. No, ja... Jak panu przyjadę złotą karetą pod dom, to jeszcze pan pożałuje. Tylko chyba bez konia, panie. Pewnie. Panie Siuzę, jest pan człowiekiem majętnym i obeznanym w świecie nauk przyrodniczych. To prawda. I często pan lata balonami nad miastem. To fakt. I nieraz pan myślał, aby wyskoczyć z galerii balonu. Skąd pan wie? Panie Siuzę, czterech moich ostatnich asystentów wyskoczyło z okna, więc znam ten typ człowieka. Czego pan oczekuje? Powiem krótko. Słyszał pan o chemii związków organicznych? Tak, to chemia związków węgla. Dobrze, a gdyby pan powiedział o chemii związków wodoru? Taka nie istnieje. Otóż istnieje, panie Siuzę. Ale zamiast eterów, tłuszczów, aldehydów, to je inne aliaże. Co mnie to obchodzi? Jestem kupcem. Otóż nie jest pan kupcem, panie Siuzę. Jest pan desperatem. A naukowcy mojego pokroju potrzebują desperatów pańskiego pokroju, którzy mają to, czego nam brak. Wie pan, co chodzi? O pieniądze. Panie Siuzę, chcę, aby pan sfinansował moje badania. Nie jestem zbytnio przekonany. Czy myśli pan, że chciałbym pana wykiwać na kilka funtów? Panie Siuzę, jestem poważnym naukowcem. No dobrze. Udowodnię panu. Przejdźmy do mojego laboratorium. Chodźmy. No tak, królu złoty, może jeszcze raz zechcesz spojrzeć na to. Panie, idź pan. Czekaj, Siuzę. To jest bardzo interesujące. Na jakiej zasadzie to działa? To jest jakiś przepływ magnetyzmu, meridiany świata? Nie, to za proste. To topologia musi być, tożsamość mapy, twierdzenie u syna Borsuka. Mam rację? Odstąp ode mnie, szatanie. Miałem tego człowieka za szaleńca. Jednak to bardzo rozsądny człowiek.